Zatem, skoro już nam wszystko wyschło, możemy przystąpić do nakładania kalkomanii. Otóż pierwszą rzeczą, którą musimy wykonać w czasie robienia tej niezwykle trudnej operacji, jest wycięcie wszystkich potrzebnych nam kalkomanii. W tym przypadku wybraliśmy numer 20, 19 i jeszcze tą 18. Ok, trzeba wyciąć nożykiem, albo nożem, albo nożyczkami, czymkolwiek chcecie, byle żeby wyciąć. Lepiej nożykiem, albo skalpelem też można. O, skalpel nożyk. Ok. Teraz musimy je. Super, ten nożyk jest trochę za tępy. Potrzebujemy jednak użyć nożyczek. Tak, to nie są nożyczki do paznokci, na pewno nie. Nie. Akurat to nie są, naprawdę je kupiłem w tym w modelarskim. Za 12 zł. Albo jeszcze taniej, nie pamiętam. Okej. Okay. Mamy jedno. Tak, teraz należy to zanurzyć w wodzie. Jeżeli będzie to ciepła woda, to pójdzie to wam o wiele szybciej, ale nie mamy ciepłej, bo nie płacimy. Zanurzymy to w zimnej. Tak. Właśnie to wezmę w moje te... Specjalne szczypce. Tak. Pęceta, tak zwana. To jest pęceta samonazaciskowa. I wkładam to po prostu, żeby łatwiej to wyjąć. Pamiętajcie, że wystarczy wam zwykła pęceta, nie potrzebujecie aż tak profesjonalnego. No chyba, że jest to pęceta od Cytadeli, to oczywiście ten. Tak, to wtedy pęceta od Cytadeli to zrobi to, a nawet więcej. Tak, sama ten zaaplikuje kalkomanię sama. Tak. Do nożyczek to włożyłem. Teraz czekamy, aż to się samo oderwie. Już wszystko rozmokło tak, jak powinno. Położymy to teraz na kawałek brzydkiego papieru. Ważne jest to, żeby był brzydki. Tak, bo na ładnym nie będzie działać odpowiednio. Tak, położymy. To by się nie zniszczyło to. Dobra, nie zniszczyło się. Okej. Okay. I tą część też odkładamy. Można pozwolić, żeby się trochę ostrzyła. Tyle wystarczy. Okej. Okay. I teraz pod te kalkomanie, czy należy zaaplikować płyn pod kalkomanie. W tej sytuacji użyjemy płynu Microset od Microscale Incorporated. No i trzeba go po prostu zaaplikować pędzlem. Miejsca, w które chcielibyśmy mieć kalkomanię. Dokładnie. Otóż robimy to tym sposobem, używając pędzelka Kuby. On był najlepszy, bo z Cytadeli. Tak. Tak. Trzeba to położyć w te miejsca, gdzie chcemy. Tutaj chcemy mieć jedną kalkomanię. Tu chcemy mieć drugą. Tak, dokładnie tu. I jeszcze trzecią. I trzecią. Na drzwiach. Tak, tutaj mniej więcej. To będzie idealnie. Teraz należy delikatnie położyć kalkomanię na swoje miejsce. Oczywiście trzeba jedną przeciąć na pół, a to swoim drogą. Trzeba przeciąć? Nie trzeba. Jak nie trzeba? One są już rozcielone. A rzeczywiście. Trzeba. O, jest. 20 tutaj będzie, tak? Tak. Proszę. Bardziej. Można jeszcze sobie poprzepychać trochę, ok. Zostawmy, żeby wyschło. I teraz wybierzemy drugą. Czyli 18 czy 19? 19. I na drugą stronę. To jest oczywiście nasza abstrakcja. Możecie zaaplikować kalkomanię, gdzie tylko chcecie. Dokładnie. I ostatnią. Jeszcze troszkę tutaj. I ostatnią. Ta będzie trochę trudniejsza, bo jest bardzo mała. To jest trudna operacja już. Wyjątkowo skomplikowana. Co się stało? Zjechałem. Odleciało bardziej. O, idealnie. I na płyn. Wspaniale. Idealnie. Następnym krokiem, właściwie takim ciekawostką i trikiem, jest wyrównanie tego pokazać. Wszystkiego w ten oto sposób. Trzeba przejechać patyczkiem do uszu, naciskając lekko. Wtedy cała woda i płyn, który był pod spodem, zostanie odsączony i wszystko zostanie ten przytokrojony dokładnie. Można też w ten sposób to robić. Wtedy kalkomania będzie bardzo mocno przyklejona i wyrównana z podłożem. Ok, i zrobimy to na następnym naszym elemencie.
Jeżeli nasza powierzchnia jest dodatkowo nierówna, to możemy ją potraktować płynem Microsol, który zwykle nie jest taki brudny. Wtedy to jest płyn, który służy do zmiękczania kalek, czyli na przykład jakbyśmy ją położyli nawet tutaj i potraktowali takim płynem, to później możemy tym patyczkiem do uszu wszystko dopasować do powierzchni. Ale na tą chwilę wystarczy jedynie zabezpieczyć wszystko lakierem i będzie to już gotowe. To skleimy klejem nieznanej marki. Bo tak. Dobrze. A nie zniszczy nam to tego? Nie. Paintworka? Jak nie? Nie. To aplikujemy to w tu i gdzie dalej? Gdzieś tu. I montujemy. Tak. Żeby nam tylko paintworka nie zniszczyło, bo jak zniszczy, to będzie mi smutno, Max. Nie zniszczy. Nie. Patrz, i nie zniszczyło. Jest idealne. No na razie nie zniszczyło, to jest... To jest idealne. Wszyscy mówią, że zniszczy, a nie zniszczyło. Okłamują was. Żyjecie w błędzie. Zobaczymy, czy nie zniszczy. Dobra, to... Nie, to wkleimy jak tamto drugie będzie. Nie, teraz trzeba. To teraz trzeba włożyć to coś tak, tutaj. To pamiętajcie, że to nie wolno wklejać. Tak, bo to ma się ruszać. Takie są założenia. Teraz musimy to dokleić tutaj do tego boku. Najpierw dry fit spróbuj zobaczyć. Tak, spróbuję zobaczyć. Nie trafiłem w dziurkę. O, idealne. Patrzcie, jakie to jest idealne. Cudne. Wszystko jest idealne. Tak, okej, dobra. To doklejamy. Znaczy tego nie doklejamy. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Tak. Nie wolno tego doklejać. Tak, to tutaj na górę. Trochę zasłaniasz lampę, to czekaj. O. Tutaj trochę na górę. I tutaj wszędzie. Jeb. Jeb. Czekaj. I łubu. Okay. Teraz musimy włożyć bardzo delikatnie to z zachowaniem jak największej ostrożności. Dobra, musimy trochę chwilkę potrzymać, żeby to się wszystko zespoliło w jak najlepszej formie. A w międzyczasie możemy to. Może nie, może już teraz nie tym. Dobra, to nie tym. To się jakoś tak wkładało tutaj, co nie? Tak. Tak. Dobra. I to od tej strony. A może tym, tamijowym? Nie, bo tamijowy akurat się zniszczy ci paintwork. Tutaj można pomazać jak się chce, bo to jest bez znaczenia już. Tego nikt w życiu nigdy nie zobaczy. O. No i pięknie. I musimy tak chwilkę potrzymać. Dobrze, więc teraz użyjemy pędzla za 2 złote. Żeby wykonać technikę znaną jako dry brushing. Tak. Gdyż chcemy pomalować tą, oto tutaj część. Tą? Tak, srebrnym potraktować. Pamiętajcie, że dry brush to jest trochę... może bałaganu kosztować sporo. Więc spróbujmy to zrobić w maksymalnie delikatny sposób. I trzeba to robić pędzlem, którego wam nie będzie szkoda. Tak, bo... Może ulegnąć zniszczeniu. Musimy zetrzeć jak najwięcej farby się da. Bardzo dużo farby możecie użyć, jak będziecie dużo powierzchni dry brushować, więc uważajcie. Tak. Okej, tutaj już ledwo to schodzi. Więc możemy zacząć. Tak. Należy na początku uważać, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze działa. I tak, i wszystko dobrze działa. Będzie to nam imitować takie zarysowania, które powstają podczas wchodzenia i schodzenia z tego czegoś. O, dokładnie tak. Dobra, to będzie ładnie nam przebijać. Następnym krokiem będzie nałożenie washa. W tym wypadku washem, którego użyjemy, będzie Nuln Oil. Ten czarny? Okej. To tutaj tylko jedną warstwę tego. I na końcu dodam pigment. Tak. Okej. I nakładamy. A spokojnie. Można to po całości, żeby to nam przypominało chociaż trochę tą podłogę, która jest mimo wszystko dosyć mocno zrujnowana. Dobra, wezmę inny pędzel.
ten jest trochę sztywniejszy, będzie, o, będzie lepiej ten się sprawował w tej sytuacji. Okej, okay, może jeszcze troszkę dodamy. I poczekam, aż to wyschnie. Dobra, start. Czekaj, gdzie jest mój patyk do pigmentów? To wyrzuciłeś. A tu jest. W tej ginie. Tu jest. To jest rzecz, która jest charakterystyczna dla modelarstwa. Tak. Wszystko się gubi. Tak. W każdym razie stosujemy ten sam pigment, co był stosowany wcześniej i dokładnie w taki sam sposób go aplikujemy, ale tylko w miejscach, gdzie jest ta jakby siatka, że tak to można ująć. Okej. Jeszcze trochę. Okej, okay, teraz bierzemy pędzel, który musi być suchy. To jest ważne, żeby był suchy. Max w tym momencie właśnie wyciera pędzel. O tak. Jest bardzo brudny, ale to nie ma żadnego znaczenia. I teraz to wszystko razem ze sobą blendujemy. Ojej, ojej. Mój Boże, co tutaj się stało? Musimy użyć patyczka. Co tutaj się naprawdę stało? Co na tym pędzlu było? Co tutaj było na tym pędzlu? Ten, wash. Dobra, wytrzemy to za chwilkę. Już w sumie aż... Pokaż, Max, jak to tam bywa. Powaliło się trochę, okej. Okay. Teraz to spróbujemy wytrzeć jak najmocniej. Bo niestety fail. Nie był fail, był ten sprzęt był zły. Tak. O, i teraz, to by nic się nie stało. Tak, i teraz jak wytrzemy, to z powrotem nam powraca nasz kolor. Ten, to znaczy nie kolor, tylko no. Efekt. Dry brush, o. W jakiś sensowny sposób przynajmniej. Okej, okay. I teraz jest to równie zrujnowane jak to. Jesteśmy już za fazą pierwszą. W międzyczasie nałożyliśmy jeszcze washa, konkretnie tego. Jest to shade firmy Citadela. No, Citadel. Można go znaleźć oczywiście na stronie Games Workshop. Nazywa się on Agrax Earthshade. Nałożyliśmy go praktycznie wszędzie. Na początku mieliśmy pomysł, żeby nałożyć go tylko w małe szpary. Oczywiście możecie to zrobić. W sensie poprzez małe szpary mam na myśli jakieś takie tutaj małe rogi innego rodzaju tego zagłębienia. Możecie to oczywiście zrobić, ale wiedzcie, że jest to dosyć trudne. Przez co preferowaną techniką byłoby nałożenie washa mniej więcej na całość modelu i później w miejscach takich płaskich wykonywanie takiego ruchu po prostu patyczkiem do uchu, żeby zrobić efekt zacieków, a na innych miejscach, innych płaskich, gdzie nie chcecie mieć tego washa, po prostu go lekko zetrzeć. Dodatkowo, jeżeli będziecie mieli problemy, wystarczy go namoczyć w... To jest rozcieńczalnik, rozpuszczalnik? Rozcieńczalnik do emali albo tak. Do farb olejnych. To jest dowolny, akurat ten to akurat. Amovmic, Gimeres, nie wiem, Odorless Enamel Thinner, chyba jakoś tak się nazywa. Oczywiście możecie użyć także innego rozcieńczalnika, no. Ale pamiętajcie, żeby skupić się przede wszystkim na różnych szparach. Tak. Jak jest taka duża powierzchnia, to nie nakładajcie w tym rejonie, tylko bardziej w tych rejonach i później to wyrównajcie ewentualnie przy pomocy właśnie patyczka do uszu. Dokładnie. Jesteśmy w tym momencie właśnie na etapie, w którym możemy już zrobić tak zwany dry fit i zobaczcie, jak nam to wszystko pasuje. I pasuje nam to dosyć dobrze. Oczywiście tutaj jeszcze musimy dopasować. Pasuje nam to tak. Wszystko oczywiście będzie doklejone. Tak, oprócz tej części. Bo ona będzie wymienna akurat. Tak. Po zamknięciu wygląda to tak. Skoro, że już mamy wnętrze za sobą, możemy zająć się resztą sklejania. Do czego wrócimy zaraz. Tak.